Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę inny vlog niż poprzednie, bo zawsze zazwyczaj jest taki, że tam sobie siedzę w ciągniku i gadam, nie? No a dzisiaj będzie chyba taki trochę bardziej przydomowy. Że chodzi mi, że nie będę wyjeżdżać na pola, tylko będę przy domu. I właśnie chciałam tutaj trzymać kamerę i nagrywać. Dzisiaj mam w planach odczepić prasę od... To jest tak ciężkie! Wychodź! Od ciągnika i podczepić pod kosiarkę. Mamy zaczynać niedługo drugi pokos, ponieważ w ogóle czajcie misję, że u nas było tyle zapowiadanych deszczy, nie? I w obrębie 5-10 km tak wszędzie lunęło, nie? A u nas sucho. No i niestety trzeba kosić. No, a co do jeszcze tutaj, no to właśnie będę zakładać płozy do kosiarki. To właśnie ja tam chciałam troszkę pokazać. Znaczy troszkę, no tak wiecie, tapse. No bo w ogóle te płozy to będą do tego, że będziemy kosić mieszankę tam owiec z trawą, bo mamy takie właśnie tam chyba 3 hektary czy ileś tam za oborą. I to będziemy kosić i zawsze jak mieszankę kosimy na ten, no to właśnie takie płozy są, że jest tam tam wyżej kosi ta kosiarka, nie? I tam w ogóle jak są jakieś właśnie, bo to nowa trawa, nie? Tam kamienie czy coś tam, to zawsze to tak ominie, czy jakoś tam, no tak wiecie, nie? No i właśnie nam trzeba, trochę przygotuję już, żebyśmy od razu mogli już tam mieć to z głowy. No ta pogoda dzisiaj też miała padać, a jakoś... Tak, czekajcie, bo ja nie wiem w sumie ile widać. A, albo nic nie widać. A nie widać, dobra. Tak się ze mną nagrywa. Widać, nie widać, widać, nie widać. No to nie wiem dlaczego krążę ciągle, bo tam jest ładowarka. A pierw namieszamy, bo mamy już godzinę do mieszania. W sumie jak nagrywałam pierwszy raz kiedyś, no tam chyba z 2 lata temu, tak, obrządki, to teraz jak tak patrzę na przestrzeni lat, to w ogóle to się wszystko tak zmienia, że to jest hit normalnie, naprawdę. Teraz będziemy jechać po krowy naszym kosmicznym pojazdem. Ale patrzcie, tu te chmurki takie, tu ładne, tu takie. No może co z tego będzie? Malutku, żeby sobie szły, a nie biegły, mają spacerować do obory. Tam, o tam widzicie, są jałówki i krowy, znaczy na zasuszeniu. I tam one sobie właśnie chodzą po całym tym polu. A my tutaj jeszcze muszę zamknąć jeszcze tutaj furtkę, bo krowy mogą jeszcze tam wchodzić w środku dnia, a jak już je zganiamy do obory, żeby jadły PMR, nie? No to potem sobie właśnie tam do tej 17, teraz od 14 do 17 sobie właśnie jedzą ten PMR, nie? No i sobie tam już leżą w oborze, a potem czas dojenia, nie? No i po dojeniu jeszcze tam z 3 godzinki są w oborze, nie? Żeby tam sobie zjadły. No do 21 zazwyczaj, 20-21 to są jeszcze tam w tej oborze, nie? I jedzą po prostu PMR, powtarzam, nie wiem, który raz, wybaczcie. No, a potem sobie właśnie tutaj chodzą po takim tutaj krótszym poletku, a to jest zamykane, bo tu jest jeszcze tam daleko można, tam one mogą aż tam chodzić w środku dnia, a tak tutaj właśnie teraz zamykam, bo wieczorem już tutaj one nie pójdą na te większe pole. I tak o pomalutku sobie idą do obory. Idą pomału, żeby nie biegły. Ważne jest to właśnie, żeby nie biegły, by im się wymiona nie pourywały. Znaczy, no ja to tak mówię zawsze, pourywały, nie? Ale chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby właśnie
sobie nie nadwyrężyły, jak sobie pomyślcie, one tam teraz w tej chwili tam mają pewnie tam, znaczy nie mówię, że wszystkie, tak, wiadomo, że nie wszystkie, ale takie najwyższej tam laktacji, tak, które tam są takie wysokomleczne i dają na 20-25 chyba jest jedna. Żeby nie było, że oszukuję, bardzo proszę, mamy krowę. Liczniki kasują się automatycznie, tak więc nie jest to żadne oszukane. Taka na teraz, nie? Co daje tam 25 na raz, to pomyślmy sobie, że już tam ma, to jest 15 litrów, nie? 15 litrów tak w przeliczeniu to jest około 15 kilo. Pomyślmy sobie, jak ona, jak ta krowa by biegła mając 15 kilo jeszcze za sobą, nie? To jest dopiero majstersztyk, że ona w ogóle donosi te 25 kilo do dojenia. Teraz też te upały to i tak dużo dostały właśnie krowy w kość i mleko spadło, wiadomo. A też po pierwsze grzanie się tego, grzanie się kukurydzy, grzanie się kiszonek, no i całego TMR-a, nie wiem ile razy już to słowo powiedziałam. Znaczy no, grzanie się paszy mogę powiedzieć, o. No i to też wszystko, no wszystko ma swoje coś tutaj zawinienia. Albo też ja mam zawinienie źle, że źle po prostu mieszam. Też jest, na pewno. W końcu jestem po obiedzie. Krowy też już jedzą, mamy już po 15 jest chyba, więc nie wiem ile mi się uda zdążyć zrobić coś takiego. Czekajcie, to jest jeszcze jeden. O, jest jeszcze jedno oczko. Okej, stopka pierw. Musimy ładnie schować, albo w sumie tutaj tak zaraz kosiarkę podczepię, to już to się nic nie nakurzy przez ten czas pewnie. Okej, ten jest od podbieracza, bo jest jeden, a to jest od opuszczania i podnoszenia klapy. Dobra, to te po tamtej stronie. No i co? A, i ten wałek. Albo dobra, to jeszcze jak mam, pokuję jeszcze czyste ręce, to wezmę, odczepię przewody, znaczy no, przewody od tego, od komputerka. A, jaka ładna bluzeczka. Połowa moich bluzek, które zostawiłam w którymś traktorze, to już jest na szmaty. No naprawdę, taki to mam czasem pecha, że nawet nie, ja nie ogarniam, czy to już, czy ja je oddam, czy to oni se sami wzięli je. No tak to jest, jak się zapomni zabrać swoich rzeczy, a potem wylądują, gdzie lądują. Dobra, jeszcze tylko wałek. Nienawidzę tego wałka odczepiać, normalnie po prostu tragedia. Jednym słowem mówiąc. O, jest tak ciężki! Wychodź! O, poszedł. Okej. Nie poszło tak źle. Dobra. Boże, się tyle go męczyłam założyć i z powrotem trzeba go zdejmować. Fajnie, jakbym go umiała zdjąć. Dobra, wychodź, rzesz. O, idzie! Poszło na dół. Dobra. Bo nie może być zaczep, bo do kosiarki tej potem mi nie podejdzie. Zaraz wam pokażę. Co i jak wam zaraz pokażę. No i widzicie, i znowu mam brudne ręce. Ale nie ma czasu założyć rękawiczek. Znowu miałaś ubrać rękawiczki. Dokładnie. Ale nie ma czasu. Dobra, tu trzeba poskakać po kosiarce. O, weszliście? Weszło. Dobra, weszło. Nie mogę dać tutaj oryginalnego bolca, bo mam taki oryginalny, nie? Że tutaj mają na te dwie, na dwa te... takie dwa wejścia i w ogóle. Ale... jabłuszko odcięgła jest za małe i tu się ledwo mieści, nie? No, a tamten bolec jest za gruby po prostu. Dobra. Teraz chyba... Nie, do góry. Oj, chyba za mocno. A nie, jest super. A co on taki wygięty? Okej. Jest, jest, dobrze. Dziwnie, może wypaść chyba. A dobra, będzie się trzymał. Widzicie, ile dają w ogóle te boczne przyciski? Nie, to jest w ogóle hit.
te boczne przyciski, nie wiem kto wymyślił, ale ktoś naprawdę miał w głowie dużo. Teraz Basia uczy, Basia bawi i uczy. Dobra, jeszcze wałeczek, cyk, fuch. O, ładnie jest. Jeszcze łańcuszek, żeby obudowa nie latała. Nie wiem, czy go tutaj? Dobra, pasuje i tutaj. Podczepianie kosiarki z Basią, a to tutaj, tak, to tu, nie przejmuj się. Dobra, może się nie złamie ten wałek. Dobra, jeszcze szmatka mi potrzebna. O, to moja koszula, kiedyś w niej chodziłam. Ale już nie chodzę. O, fuj, się zakurzyło. No i tutaj mamy właśnie ten spływ, ale on jest trochę brudny i o, trzeba go ładnie wyczyścić, żeby potem brud do oleju. Żeby brud z olejem nie pływał, o. Tak lepiej, nie? No i tu też on jest cykwu, pięknie. Jestem ciekawa, czy to ma jakiś ten, jakieś pierwsze, coś, co się pierwsze zakłada, znaczy no, zakłada, czy ten przewód hydrauliczny, czy ten spływ, ale nie mam pojęcia. O, ten też działa. Dobra, tu działa. A, przewody jeszcze. Dobra, okej. Okay. A, jeszcze ten sznureczek do podnoszenia. Dobra, tutaj stopka, cyk, fuch. A stopkę to w sumie można tutaj porzucić. Na co nam ona, ta stopka? I tak to ciągle w krzakach stoi, to niech se stoi. Takie tam szybkie podsumowanie. Dobra, góra. O. O, widzicie, i tutaj mogę tym. To jest właśnie fajne, że mogę sobie po prostu ściągnąć kosiarkę, nie? O, taka właśnie. I tu jeszcze góra. O, no i mamy gotową kosiarkę do koszenia. Z racji, że w jakiś dziwny, magiczny sposób wyłączyło mi się nagrywanie dźwięków w kamerze, no to opowiem Wam pokrótce, co tutaj właśnie robiłam. Najpierw tutaj, tam widzieliście, śrubokrętem wygarniałam błoto. Teraz, żeby lepiej dojść do śruby, no to jeszcze tutaj powietrzem sprężonym. No i teraz mam oczywiście odrdzewiacz i pneumat. Elegancko wszystko tutaj, o, ładnie moje skarpetki były widać. Teraz przekręciłam na odkręcanie, o, elegancko wyszło wszystko. Starą płozę musimy teraz jakoś wyczepić młotkiem, znaczy wybić. Bez młota to nie robota oczywiście. O, elegancko wyszła. Trochę jest oleju trochę na niej, bo ona coś tam, ten bęben ma takie trochę bicie, bo on już po przejściach jest tam, wiecie, kilkanaście razy, on już zahaczyłam go tam kamieniem większym, albo drzewem, albo czymkolwiek tam. No wiecie, jak to tam jest prostowane, to tam lekko tam jest tak, ma defekty le swoje. No, ale tutaj, o, ładnie jeszcze wszystko musimy w koło listwy poczyścić, żeby po prostu nowy element nam nic tam nie odstawało, ani się nie odginało. No, teraz tutaj tak widzicie, porządnie, elegancko, nie, dokładnie, o, lecimy. O, i nowa poza musi wejść jak puzzle po prostu, nie, żeby wszystko się trzymało kupy do listwy. O, elegancko, wiadomo, młotkiem trzeba, nie ma co tamto. O, tutaj teraz dociągam jeszcze właśnie ręcznie, no właśnie za pomocą takiego urządzenia staromodnego. Wspomniałam, jak to się nazywa, jakiś kleszcz, czy coś tak podobne, takie coś tam. No. O, i tutaj teraz przykręciłam śrubkę, tu z powrotem odkręcam, bo oczywiście smaru zapomniałam, o, teraz cyk, fuch, na palcu smar, o, elegancko. I oczywiście tutaj mamy tą nakrętkę, samokontrę, tak więc nie powinno się nam nic odkręcić. I pneumatem oczywiście dokręcamy. Muszę tylko tutaj właśnie uważałam, żeby nie przekręcić za mocno, bo pneumat trochę ma siły. No i jednak mogłoby mi śrubę zerwać, ale oczywiście, widzicie, no fach w rękach i te skarpetki, które się rzucają mi w oczy ciągle. O, teraz tu podchodzę do drugiej płozy, druga jest trochę inaczej, ale widać już, takim dziwnym sposobem przeszłam do jarni i myję ręce i nie wiem, i to chyba byłoby na tyle, tak więc no, mama, żeby nie patrzała na zlew, jak wygląda, bo jest tragedia. No.
to byłoby chyba już na tyle. Zaczął padać deszcz, w końcu długo wyczekiwany. Widzicie, ja wymodliłam deszcz. No, ogółem zrobiłam tutaj jedną płozę, przekręciłam, już tak dobrze. I tu tą, o tutaj, a tą to jutro przykręcę już tam. Dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało, to nie wiem, to dajcie lajka albo coś. Do zobaczenia, pa!